Natalia Siwiec broni Jarosława B., sportowca, ojca trójki dzieci i byłego partnera Anny Przybylskiej. Zatrzymano wczoraj przed południem w Sopocie po tym, jak dwudziestokilkuletnia kobieta złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Jak twierdzi obrona pokrzywdzonej, ich klientka została brutalnie zgwałcona i obecnie jest w bardzo złej kondycji psychicznej oraz fizycznej. Kobieta, która jest znajomą piłkarza, miała spotkać się z Jarosławem B. w jednym z hoteli w Sopocie. Podejrzewa, że została odurzona i wykorzystana seksualnie, a jej zeznania ma potwierdzać przeprowadzona obdukcja. Prokuratura zabezpieczyła dowody w sprawie, m.in. nagrania z monitoringu hotelowego i wszczęła śledztwo, a oficjalne zarzuty, jeżeli takowe się pojawią, zostaną przedstawione sportowcowi w ciągu 48 godzin od zatrzymania. Po tym, jak sprawa trafiła do mediów, głos postanowiła zabrać Natalia Siwiec, która wraz z mężem jest od wielu lat blisko zaprzyjaźniona z Jarosławem B. Natalia Siwiec o Jarosławie B., niemożliwe, że zrobił coś takiego. Natalia Siwiec w rozmowie z Faktem, stanęła w obronie Jarosława B. twierdząc, że oskarżenia kobiety pod jego adresem nie mogą być prawdziwe. Jest przekonana, że piłkarz nie jest osobą, którą można określić jako agresywną. Znamy z mężem Jarka bardzo dobrze i jesteśmy więcej niż pewni, że nie dopuściłby się zarzucanego mu czynu. Jarek jest dobrze wychowany i szarmancki wobec kobiet. Wszystkie traktuje z szacunkiem. Zawsze miły, spokojny i opanowany. Nie wyobrażam sobie Jarka agresywnego w stosunku do kogokolwiek. To człowiek, który ma zasady i postępuje zawsze zgodnie z etyką, mówi Siwiec. Podobną wersję przedstawiają pełnomocnicy Jarosława B. Mecenas Olga Jądraszko podkreśla, że oskarżenia kierowane przeciwko jej klientowi nie są oparte na prawdzie. Mamy szereg wniosków dowodowych, które zamierzamy złożyć w prokuraturze. Najbliższe dni będą kluczowe, jednak istnieje możliwość, że cała sytuacja zmieni się diametralnie na korzyść mojego klienta. Z uwagi na ciężką sytuację rodzinną uprzejmie prosimy o uszanowanie prywatności i wstrzymywaniem się przed wydawaniem pochopnych osądów, mówi mecenas. Olga Jądraszko. Zobacz, Jarosław B., partner Anny Przybylskiej zatrzymany w Sopocie. Nowe fakty.